Święto Policji to czas szczególny dla policjantów i pracowników Policji, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym roku można powiedzieć, że raz na 100 lat można obchodzić takie święto. Policjanci będą dzisiaj odbierać mianowania na wyższe stopnie, ale również otrzymywać odznaczenia, medale, podziękowania. Również takie odznaczenia i medale otrzymają pracownicy Policji. Ponad 1900 funkcjonariuszy otrzyma awanse w stopniach, natomiast ponad 200 funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzyma medale i odznaczenia, a więc to szczególny dzień, możliwość wyróżnienia tych funkcjonariuszy za ich codzienną pracę, za ten trud, jaki wnoszą w dbanie o bezpieczeństwo i pomaganie mieszkańcom. Dzisiaj mamy wielu zaproszonych gości, to przedstawiciele rządu, przedstawiciele samorządu lokalnego, ale również zaproszeni policjanci również z Czech, z Niemiec, z którymi na co dzień współpracujemy. Wystawiamy również sprzęt specjalistyczny, sprzęt policyjny, ale są również inne służby, które prezentują wspólnie z nami ten sprzęt. Wszystko to związane jest z bezpieczeństwem, a więc bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo na wodzie, no i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Oprócz tego odbywa się festyn policyjny, 26 jednostek, 26 komend miejskich, powiatowych wystawia swoje stoiska, przedstawiając swój region. Każda komenda przedstawia, co ma najlepszego, jak i również są stoiska profilaktyczne, są stoiska związane z doborem osoby, które są chętne do wstąpienia do służby w Policji. Zapraszamy do skorzystania z tego stoiska, do zebrania informacji, jak wygląda procedura rekrutacyjna. Dla najmłodszych przygotowaliśmy gry i zabawy, konkursy różnego rodzaju. Są również z nami maskotki policyjne, maskotka Dolnośląskiej Policji, komisarz Lew, maskotka Policji Niemieckiej, Poldi, ale są również inne maskotki, które wspólnie z dziećmi bawią się podczas tej imprezy, która jest zorganizowana na terenie Placu Wolności.